Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nachtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Dawno, dawno temu, w krainie zwanej Włoszczowlandią, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, spotkało się dwóch bardzo złych rozbójników. Kombinowali, jakby tu zarobić na dzień następny. Wymyślili. Postanowili porwać dwie przecudnej urody księżniczki, Dwupaka i Dodę. Plan był gotowy. Gdy księżniczki odpoczywały po obiedzie i plotkowały o znajomych, nadeszła chwila, której obawiali się wszyscy w całym królestwie. Zły Mateusz czaił się za plecami księżniczek i skradał się w ich stronę bardzo, bardzo cicho. Nagle napaść, krzyk, gwałt, rety! Na pomoc, ratujcie księżniczki! Na szczęście w Królestwie Włoszczowlandii było czterech dzielnych krasnali, którzy gotowi poświęcić życie, a nawet zdrowie i nowe dresy, poszli odbijać księżniczki. Nie, żeby robili to za darmo. Szukali ich wszędzie. Może tam? Niestety za Hasiokiem księżniczek nie było. Ujrzeli dwóch u rzeźni mieszków. Gadajcie księżniczki! Gdy sromotnie pobili łotrów, dowiedzieli się od nich, że księżniczki przetrzymywane są w Międzygarażowlandii. Ruszyli, aby je uratować ze szponów rzeźni mieszków. Tymczasem złe łotry przetrzymywali księżniczki we wspomnianej wcześniej Międzygarażowlandii, torturując je i grożąc, że zarażą je grzybicą, ewentualnie będą je karmili pyzami, aż przytyją do niebotycznych rozmiarów. Nie uśmiechało się to księżniczkom. Z nadzieją oczekiwały na dzielnych wybawców, którzy już nadchodzili. A oto i nasza dzielna kompania kierują się do gniazda zła i występku. Do boju! Udało się.